Ewa Piątkowska wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów z Anną Andrzejewską. Walka odbyła się w formule MMA 3 rundy po 3 minuty. Wszystkie 3 rundy Piątkowska pewnie punktuje rywalkę cylnymi ciosami w stójce. W trzeciej rundzie Ewa próbuje skończyć pojedynek przed czasem i stosuje gilotynę w stójce, jednak nieskutecznie. Na koniec Andrzejewska próbowała jeszcze rzucić się na rywalkę i ją obalić, ale Piątkowska świetnie się wybroniła i do końca kontrolowała przebieg walki. Ewa swoje zwycięstwo zawdzięcza ogromnemu doświadczeniu pięściarskiemu.